Siemanko drodzy widzowie z MMA Piwnicy. Dzisiaj skype'owy wywiad z Borysem Dzikowskim. Siemanko Borys. Siema Jaru, witam wszystkich serdecznie. No i co tam słychać może? Opowiadaj. Na razie Jareczku, powiem Ci, że nie najlepiej, bo czemu? Byliśmy teraz w sobotę we Francji na Heksagonie. Byłem dopingować Wercie Escher. Niestety nie udało się dowieść zwycięstwa. Przegrała przez obrotowy łokieć, więc tak naprawdę połamała jej nos. Kość jarzmową. No i z tego tytułu trochę przykro, że weekend był jaki był, ale nic, no mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia, nie będzie tam żadnych komplikacji, ani żaden oczodoł nie poszedł. Jest tam pod opieką ortopedy, więc mówią, że wszystko będzie w porządku. To taki, powiedzmy, nie szare chmury nad naszym miastem. No a u mnie co, powolutku sobie trenuję, wzmacniam słabe strony. Robimy siłę, robimy party, robimy zapasy, robimy MMA, więc tak naprawdę teraz szykujemy się do wojny. Jeszcze nie mamy terminu tej wojny, więc tak naprawdę robimy wszystko teraz, co trzeba, żeby być gotowym, jeżeli zacznie się okres przygotowawczy. Więc fajny okres, no bo nie ma żadnego ciśnienia, nie trzeba robić wagi ani nic. Człowiek sobie, wiesz, może bardziej pofolgować, więc fajnie, taki czas też jest potrzebny. No i mam nadzieję, że niedługo coś się wyklaruje i będziemy mogli działać już do walki. No właśnie Borys, KSW 74, KSW 78, dwie wygrane walki w największej polskiej federacji. Jakbyś podsumował te dwa swoje występy? No to tak, z KSW 74 w Ostrowie, no to jestem fenomenalny, jestem zadowolony, fenomenalny występ z mojej strony. Zawsze marzył mi się prawy high-kick, zawsze marzył mi się debiut. Więc jeżeli upiekłem dwie pierzenie na jednym ogniu, no to w ogóle nie ma o czym dyskutować, no bo no nie jest to jakieś pierdolenie tylko, żeby pierdolić, no tylko żadny, który zawodnik nie chciałby w drugiej walce bić się w KSW, no i wygrać w ten sposób. Udało się zgarnąć bonus, za bonus udało się pojechać na wakacje, no więc no nie ma o czym gadać, w ogóle fenomenalny występ, najlepsze chyba chwile w moim życiu. KSW 78, Szczecin, też fajna walka. Dobrze, że na pełnym dystansie. Osobiście nie jestem jakoś zadowolony, bo myślałem, że uda mi się wygrać przed czasem, ale twardy miał ten łeb. Są rzeczy, które chciałbym poprawić, więc już nad nimi pracuję. Są rzeczy, z których jestem zadowolony, więc fajnie. No ale co najważniejsze, że dwie wygrane, no bo to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o walki. Nawet jeżeli byłoby to w brzydkim stylu, no to bym nie marudził, jeżeli będą same wygrane, więc jestem zadowolony, jeżeli chodzi o występy w KSW, jak i występy na strajfie w debiucie zawodowym, gdzie padłem na dupę, ale udało się wstać i przechylić szalę na swoją stronę. No właśnie, może chwilę o strajf. Na ten moment jest to jakby temat zamknięty w twojej karierze, czy kontrakt z KSW jest taki, że mógłbyś na strajf też wystąpić? Powiem Ci szczerze, że nie mam pojęcia, jak to wygląda. Myślę, że jeżeli organizacje by się dogadały, no to problemu by nie było z mojej strony. No nie ode mnie to zależy tak naprawdę, od Artura i od, przepraszam, i od KSW. No ja z tego, ja nie miałbym problemu i ani żadnych przeciwwskazań, żeby na strajfie zawalczyć, no bo organizacyjnie gala stoi na bardzo wysokim poziomie. Nie ma o czym gadać, zawodnik nie musi się przejmować, wszystkie rzeczy takie organizacyjne, które w mniejszych galach leżą, no to na strajfie w ogóle nie ma mowy o czymś takim, więc naprawdę zawodnicy, którzy będą tam się bili, będą wiedzieć, o czym teraz mówię, i jeżeli będą mieli do wyboru walczenia na innych mniejszych galach, no to na pewno nie będą się wahać i będą właśnie wybierali strajf. Ty, Borys, mówiłeś coś o jakiejś dużej walce w czerwcu. Ja nie mówiłem o dużej walce, mówiłem, że będzie coś grubego, czyli miałem na myśli to, że będzie Stadion Narodowy. I dodałem, że fajnie byłoby to otworzyć. Więc nie przypominam sobie, żebym powiedział, że będę się bił w czerwcu, a mówiłem, że bardzo to fajnie by było, no bo jest Stadion Narodowy. Umówmy się, no kto by nie chciał zawalczyć na Stadionie Narodowym, a ktoś to musi otworzyć. Więc ja sobie śmiało zamarzyłem, że by fajnie byłoby tą galę otworzyć, a oczywiście wiem, że to trzeba chleba jeszcze zjeść i tak dalej, że jest pełno zawodników, to ja nie jestem odklejony i zdaję sobie z tego sprawę, że jest duża kolejka do tego, żeby na Narodowym zawalczyć, no ale kto zabronił, śmiało marzyć. Człowiek jeszcze się nie spodziewał tego, że w drugiej walce zawalczy na KSW, a czemu już nie iść i pełną gębą i nie mówić o tym głośno, że chciałoby się zawalczyć na Stadionie Narodowym, tym bardziej nie mówiąc nic odkrywczego, no bo nie mamy zawodnika w kraju,
który nie chciałby się bić na stadionie narodowym? No raczej nie, przynajmniej tak na pierwszy rzut ten oka to nikogo mi nie przychodzi na myśl. Damian Mieczkowski chciałby się z tobą bić, co ty na to? Powiem tak, ja nie zabiegam o żadną walkę ani nic. Mieliśmy się z Damianem bić na KSW w Szczecinie. Do tej walki się przygotowywałem. Damian wypadł przez kontuzję, więc nie udało nam się zawalczyć. I co, wygrywam kolejną walkę. Tak naprawdę idę dalej, nie myślę o tym. Jest mi to obojętnie, przyjmuję to wszystko obojętnie. Tak naprawdę, czy Damian chce się ze mną bić, rozumiem. Jakby jeżeli będzie taka propozycja i tak dalej, no to oczywiście ją przyjmujemy i nikt od tego nie będzie uciekał, ale czy Damian jest przeciwnikiem, o którego ja bym chciał teraz zabiegać, albo nie wiadomo jak się starać, to nie, no bo w sumie nie mam żadnego takiego rywala, z którym ja chciałbym się mierzyć, jakoś o to bym zabiegał, kogo da organizacja, tego prawdopodobnie będziemy brali, no i co, tak to wygląda. No bo właśnie tak zastanawiam się, masz dwa zwycięstwa w KSW, Damian nie ma jeszcze żadnej walki, czy to jest odpowiedni dla ciebie rywal pod takim strategiczno-rankingowym kątem? No jeżeli pod takim kątem na to patrzymy, to w ogóle nie ma sensu. Ja oczywiście wolałbym mieć zawodnika w następnej walce, który już przynajmniej bił się w KSW, no albo miał dwie czy trzy walki, jedną chociażby już debiutował, więc pokazał się w tej organizacji, no i oczywiście miał zwycięstwo. No z punktu widzenia rankingowego bez sensu pojedynek, więc no mam nadzieję, że będzie to inny rywal, no ale mówię, jeżeli będzie Damian, no to na pewno no to weźmiemy, no bo co mamy do gadania, a z drugiej strony, no jeżeli organizacja tak to widzi, no to my też tak to widzimy. Nie? Borys, bo zanim ty zacząłeś się bić w MMA, trenować MMA, to ty trenowałeś piłkę nożną i tenis stołowy. Tak, powiedz jest. Mi, skąd taka transformacja na MMA z tych dwóch sportów? Powiem tak, to, że się uprawiało piłkę nożną, nie znaczy, że się nie robiło jakichś dziwnych rzeczy w szkole, po podstawówkach i tak dalej, więc na tamten czas można to było łączyć. No generalnie też nic odkrywczego, jak każdy młody chłopak, zaczynałem grać w piłkę w klubach i tak dalej. Rywalizowałem też na zawodach, no bo byłem bramkarzem powiedzmy i startowałem też tam w kilku zawodach, więc no co chciałem mówić. Aha, no że tak, że byłem piłkarzem, grałem w zawodach, udało się nawet zdobyć gdzieś tam raz najlepszego bramkarza turnieju. Z takich rzeczy w ping-ponga też się grało w klubie i w podstawówce. Tak naprawdę miałem reprezentować szkołę na arenach międzynarodowych, no ale przez zachowanie mnie nie dopuścili. Golfista sobie ubzdurał, że mam iść i przepraszać dyrektorki i tak dalej. Dyrektorki też sobie ubzdurały, że są potrzebne przeprosiny do tego, żebym reprezentował ich szkołę. No to pomyślałem, że są nieźle pierdolnięci, no bo tutaj chłopak chce jechać reprezentować ich szkołę, ma robić wyniki, a oni sobie ubzdurali jakieś przeprosiny, więc nie dostali tych przeprosin. Chłopaki na zawodach sobie nie poradzili, więc trudno. Jeżeli sobie strzałami strzelałem w kolano, no to nie mamy o czym dyskutować. Kiedyś w podstawówce już walki robiliśmy 3x3 w klatce, mieliśmy takie boksy, umawialiśmy się z innymi klasami, była tylko jedna klasa, która chciała się zmierzyć z nami w tej formule, no i biliśmy się tak naprawdę do eliminacji, nas było trzech, ich było trzech i robiliśmy tak, że do momentu basta. Jeżeli ktoś bastował, no to wychodził, zostawaliśmy 3x2, no i tak to lecieliśmy, co przerwę rozgrywaliśmy takie pojedynki, więc już walki w klatkach były toczone w podstawówce na zasadach polsko-osiedlowych, więc no chyba od dziecka jakoś tam człowieka ciągnęło do tego, no i w pewnym momencie spróbował, no i został, ma do dzisiaj. No to powiedz nam teraz, Borys, jeszcze taki jeden fakt, bo ty, przechodząc z tych sportów, o których przed chwilą wspomnieliśmy, do MMA, gdzieś tam zacząłeś też jeździć na zawody grapplingowe. No to skąd się wzięły te high kicki i knockouty później w profesjonalnej karierze? No bo myślę, że ja zaczynałem MMA, to zaczynałem go w klubie MMA Rawicz u trenera Waldka Golińskiego, z tego miejsca go bardzo pozdrawiam. Stawialiśmy głównie nacisk na treningi stójkowe. Była to stójka, były to defensywne zapasy. Wiadomo, robiliśmy i ofensywne zapasy, ofensywny parter i defensywny parter, ale nacisk głównie był na stójkę, więc ta stójka powiedzmy u mnie była i jest dalej taka naturalna, no bo za dzieciaka też jak się tukliśmy, no to nikt nie zaczynał z gardy.
i nie przechodziliśmy pozycji, tylko staliśmy naprzeciwko siebie, no i się rąbaliśmy. Więc stąd te high kicki pewnie, stąd te boksowanie, a nie zaprzęganie zapasów i parteru do roboty. No bo zawody parterowe traktowałem jako zdobywanie doświadczenia, jakby i naukę. Większość z moich startów amatorskich, bo tam ponad 20, no to miałem w formule MMA, więc tak naprawdę od początku jestem zawodnikiem kompletnym. Przynajmniej taką mam nadzieję i tak trenowałem. No ale lubiąca i kopać na głowę, i się kulać, i się zapasować, więc no tak jak każdy zawodnik MMA powinien, nie? Dokładnie. Jakie plany sportowe na ten rok? Kiedy możemy się czymś spodziewać? Jeśli nie w czerwcu, a może w czerwcu, to kiedy indziej? No, chciałbym w tym roku stoczyć jeszcze 2 pojedynki, więc jeżeli nie czerwiec, no to powiedzmy lipiec byłby odpowiednim terminem, no i końcówka roku. Oczywiście nie, to nie jest, nie deklaruję, że tak to będzie wyglądało, tylko mówię, jakbym chciał. Chciałbym, żeby była walka w czerwcu i pod koniec roku, ale jeżeli nie będzie w czerwcu, a pewnie nie będzie, no bo na 50% na narodowym zawalczę. No ja chcę, a oni nie. Więc, no, więc większość chyba kontraktów się kończy w taki sposób. W połowie się dogadujemy, w drugiej nie, nie? No, więc na 50% zawalczę na narodowym, wiadomo. Chciałbym w lipcu, jak najszybciej, w sensie, no bo maj to troszeczkę za szybko, no ale jeżeli będzie propozycja na maj, no to jasna sprawa, bo dużo wagi mam do robienia, więc to tutaj jest u mnie problemem. No to lipiec i końcówka roku, fajnie by było jeszcze 2 pojedynki stoczyć w tym roku, no i mam nadzieję, że to się uda. No także co, Borys, no to umówmy się tak, że zadzwonię do ciebie, jak pojawią się jakieś konkrety, żebyśmy mogli pogadać o przeciwniku, o terminie, o lokalizacji, etc., etc. Fajnie, że tam sobie pogadaliśmy dzisiaj i co, mam nadzieję, że niebawem będzie powód po to, żebyśmy mogli usłyszeć się ponownie, nie? Jareczku, to ja czekam na telefon w takim razie, czekam na konkrety, jestem cały czas pod telefonem. No będę musiał chwilę to poogarniać, mam nadzieję, że dużo sprawdzi, teraz to pójdzie. No i co, i się łapiemy. Fajnie było się złapać, no bo i człowiek oglądał zawsze Trybunę Ludu i wywiady i tak dalej, więc no byłeś tym gościem, z którym zawsze chciałem pogadać. No i teraz to finalizujemy i co, jakbym powiedział na tamtym wywiadzie, że chciałbym pogadać z Jarem, to też zaraz by do mnie pisali, o co, możesz umówioną rozmowę. No nie mam, ale się udało. Więc mam nadzieję, że tak samo będzie z czerwcem. I co? My jesteśmy na łączach. Dokładnie. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję wszystkim. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.